Teraz jeszcze uklęknijmy albo usiądźmy. Będzie jeszcze modlitwa związana z nabożeństwem do Matki Boskiej Kapłańskiej przed Panem Jezusem, kapłanem największym, najwyższym, odwiecznym, kapłanem Ojca, kapłanem miłości i miłosierdzia. Więc zaczynamy to nabożeństwo jeszcze, bardzo ważne, krótkie będzie, ale też potrzeba, abyśmy to nabożeństwo przeżyli. Ono właściwie, można powiedzieć, jest chyba takie jedyne na świecie nabożeństwo do Matki Boskiej Kapłańskiej. W tym roku kapłańskim w naszej wspólnocie przeżywamy taki rok, czyli modlitwę powtórzę za właśnie kapłanów, szczególnie tych wiernych Bogu, aby byli gorliwi, wytrwali, prowadzili wszystkich do nieba, za także tych pogubionych, ich nawrócenie, uwolnienie. Za wszystkich współpracowników, przyjaciół, dobrodziejów, kapłanów, za wszystkie ich duchowe dzieci. Ja też szczególnie się modlę w czasie tego nabożeństwa. Za wszystkich, których Pan powierzył mojej kapłańskiej opiece, właśnie duchowe dzieci, przyjaciół, dobrodziejów, wszystkich współpracowników, którzy wspierają mnie w tej posłudze dla chwały miłości, miłosierdzia. Dziękuję Panu Bogu i dziękuję Panie Tobie za nich, dziękuję Tobie Maryjo i właśnie modlę się też za nich, aby też dalej to czynili, to piękno, to dobro, tą modlitwę za kapłanów. Też proszę o to, żeby dalej też to czynili za mnie. Takie słowo z mądrości Syracha, z takiej księgi w Starym Testamencie. Niektórzy już chyba słyszeli ten tekst. 24 rozdział, werset 18. On czasami jest pomijany w niektórych tłumaczeniach, ale on jest też natchniony, prawdziwy, mówiący o Maryi. 24 rozdział, 18 werset. A także jeszcze tak dodatkowo kilka innych przeczytam, ale ten jest najważniejszy. To jakby sama Matka Boża mówiła. Jam, Matka pięknej miłości i bogobojności i poznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Przeczytam jeszcze raz. Jam, Matka pięknej miłości i bogobojności, i poznania, i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. To jakby przedstawienie się Matki Bożej przed nami. Matka Boża tutaj opisuje, kim jest. Jest Matką pięknej miłości. Matką Boga, który jest piękną miłością, miłosierdziem. Ona zna Boga tak doskonale, jak inne stworzenie nie jest w stanie poznać Boga. Można powiedzieć, że jedyna z rodzaju ludzkiego, a nawet jedyna spośród całego stworzenia, także spośród aniołów, przecież ona wie o Bogu najwięcej. Najpiękniejsza Matka naszej wiary, nadziei, ta, która uczy nas życia w cnotach bożych, która uczy nas właściwej drogi życia, ta, która nas nigdy nie zawiedzie. Ta, która uczy prawdziwej bogobojności, czyli bojaźni Bożej, pobożności.
Więc ten tekst dobrze jest, tak sobie będzie zaznaczyć, czy w komórce, czy, bo też są właśnie takie teksty też w komórce, aplikacje Pisma Świętego, czy właśnie gdzieś sobie w tym tradycyjnym Piśmie Świętym. Skoro Maryja jest taką matką, matką także kapłanów, matką współpracowników kapłanów, więc sądzę, że wielu z was bardzo wspiera kapłanów, a być może nawet i po prostu wszyscy, ale niektórzy szczególnie. Dlatego Matka Boża też wam, którzy szczególnie wspieracie kapłanów, modlicie się za nich, może czasem niestety też doświadczacie jakiegoś zranienia przez niestety niektórych pogubionych kapłanów. Matka Boża błogosławi wam. Matka Boża też modli się o wasze uzdrowienie, właśnie spowodowane niestety zachowaniem niektórym kapłanów, którzy źle się zachowali, zranili was. Ale też błogosławi tym, którzy dalej czynią dobro kapłanom, wspierając ich. Więc Matka Boża, Matka Kapłanów jest z wami, jest z nami. Teraz jeszcze odmówimy koronkę do Matki Boskiej Kapłańskiej. Na naszych spotkaniach odmawiamy. Prosta modlitwa. Też zachęcam, żeby w swoich prywatnych modlitwach osobistych czy w jakichś grupach też odmawiać tę modlitwę na różańcu. Podobna jest do koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Panie Jezu Chryste, kapłanie miłości i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Panie Jezu Chryste, kapłanie miłości i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska,
módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Panie Jezu Chryste, Kapłanie Miłości i Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Panie Jezu Chryste, Kapłanie Miłości i Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Panie Jezu Chryste, Kapłanie Miłości i Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, módl się za nami grzesznymi. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jeszcze litania do Matki Boskiej Kapłańskiej też. Właśnie zachęcam, żebyście brali tutaj ze sobą do swoich domów tą litanię. Jest taki obrazek też litanią do Matki Boskiej Kapłańskiej, potem też modlitwa do Matki, właśnie Matki Boskiej Kapłańskiej za kapłanów i ich współpracowników tutaj. W przeciągu kościoła też są różne obrazki, w tym właśnie do Matki Boskiej Kapłańskiej z tą litanią, też między innymi do serca Pana Jezusa, do świętego Jana Chrzciciela, świętego Michała. Te modlitwy to są też nasze, które odmawiamy, ale szczególnie do Matki Boskiej Kapłańskiej, żebyście też właśnie zabierali, roznosili i modlili się tymi modlitwami. Też są takie tam ulotki naszej wspólnoty również. Też zachęcam, żebyście propagowali tą duchowość, to dzieło i modlili się. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze, Stworzycielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, będziemy odpowiadać, zamiast módl się za nami, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, Matko Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, Matko Jezusa, Kapłana Miłości i Miłosierdzia, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, któraś zrodziła Jezusa jako ofiarę i kapłana Nowego Przymierza, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, Matko Jezusa, Kapłana Ukrzyżowanego, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, zjednoczona sercem Jezusa, jedynego kapłana, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, wypełniająca z Jezusem Kapłanem wolę Ojca Niebieskiego, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, głosicielko Jezusa, kapłana zmartwychwstałego, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, triumfująca w niebie ze swoim Synem, kapłanem Ojca, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, uczestnicząca przy święceniach nowych kapłanów, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, Matko wszystkich matek kapłanów, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, modląca się z kapłanami w Wieczerniku, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, chroniąca kapłanów od ataków szatana i demonów, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, pocieszająca kapłanów prześladowanych i dręczonych, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, współcierpiąca z kapłanami ukrzyżowanymi, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, będąca z kapłanami, którzy są w czyśćcu, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, modląca się o nowych kapłanów pełnych ognia Ducha Świętego, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, trwająca przy ołtarzach z kapłanami celebrującymi ofiarę miłości, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, radująca się szczęściem swoich synów kapłanów w niebie, stawiaj się za kapłanami i ich współpracownikami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Maryjo, Matko Boska Kapłańska, abyśmy się stali razem z kapłanami godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana Twojego, kapłana Nowego Testamentu, kapłana miłości i miłosierdzia, przez Maryję, Matkę Boską Kapłańską, uświęcaj w Duchu Świętym kapłanów i ich współpracowników, aby w niebie świętowali wiekuistą Paschę miłości. Amen. Jeszcze modlitwa po litanii do Maryi, Matki Boskiej Kapłańskiej, za kapłanów i ich współpracowników. Maryjo, Matko Boska Kapłańska, Matko umiłowanego Syna swojego, Jezusa Chrystusa, kapłana światłości i życia, Matko wszystkich kapłanów, za Twoim potężnym wstawiennictwem prosimy za wszystkimi kapłanami Twojego Syna, abyś ich prowadziła, pouczała, pocieszała, broniła od wszelkiego zła oraz prowadziła do wielkiej świętości w Duchu Świętym.
aby we wszystkim naśladowali swojego umiłowanego Pana, kapłana Boga Ojca Światłości. Wspieraj ich, aby wszystkich prowadzili do życia wiecznego w Królestwie Trójcy Świętej. Maryjo, Matko wszystkich współpracowników kapłanów, którzy są ich prawdziwymi przyjaciółmi, dobrodziejami, którzy wspierają pokornie kapłanów i współpracują z nimi dla chwały Jezusa, kapłana odwiecznej miłości i dla zbawienia dusz oraz odbudowy Kościoła katolickiego. Niech będą szczególnie przez Ciebie wspierani i chronieni oraz niech otrzymają wspaniałą nagrodę w niebie za swoją wyjątkową miłość do Jezusa i kapłanów. Amen. Matko kapłanów, patronko nasza, Matko kapłanów, patronko nasza, módl się, módl się, módl się za nami. Matko kapłanów, patronko nasza, Matko kapłanów, patronko nasza, módl się, módl się, módl się za nami. Matko kapłanów, patronko nasza, Matko kapłanów, Lachenu, Adonai, Adonai, lelelelele, Adonai, lelelelele. Prosimy Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo, kapłanie Ojca Niebieskiego, kapłanie miłości, miłosierdzia przez Maryję, Matkę Boską Kapłańską. Więc teraz uklęknijmy, będzie błogosławieństwo.